Witam serdecznie, Maciej Wójcik, WG Kosakowo. Ja się schowałem tu dzisiaj trochę w cień, bo dzisiaj słoneczko ładnie pali. Gołąbki dorosłe, dzisiaj zakoszowane, sobota na 570 km, 23 samiczki poszły. Jedna wróciła, czyli została, a jedną wczoraj niestety troszeczkę pogonił i zahaczył jastrząb. Roczną samicę, dlatego też została. No niestety ten jastrząb też i starsze gołębie tutaj nam gania. Młodziaki się dzisiaj kąpią. Znowuż udało się wypuścić drugi raz młodsze, bo starsze wszystkie sobie weszły do gołębnika, czyli wypuściliśmy młodsze. Kąpiemy je, tamte starsze dzisiaj też były kąpane, bo chętnie się kąpią, jak jest taka pogoda. Kąpane są dzisiaj w kadiwecie. Dlaczego w kadiwecie? Gdyż mówię, warto od czasu do czasu też je w tym wykąpać, aby ewentualne tam różnego rodzaju grzyby, które są na skórach czy na piórze, też się ich pozbyły. Tak. No. Coraz więcej ich odbija. Jeszcze ich nie będę wyganiał typowo z gołębnika. Dopiero to będziemy robić od następnego tygodnia. Czyli wtedy te na statystykach powinno się pokazywać więcej gołębi. Widzę, że jednego starszego gołębia nie ma od kilku dni. Akurat parę dni temu też obserwowałem gniazdo sokołów, jak przyniosła białego gołębia jakiegoś i z tych starszych brakuje białego gołębia. Czyli myślę, że to gołąb tu z WG. To były pierwsze gołębie, które były przywiezione na wspólny gołębnik i jednego niestety nie ma. O, taki los. Przypominam o chęci typowania. Ci, co chcą zatypować, też jest czas. Dużo go nie ma, ale no, żeby później już tam nie zmieniać nic w systemie, to teraz jeszcze możemy tam sobie zatypować gołąbka. Tak jak mówiłem, typ kosztuje 100 zł. W tej chwili jest ponad 5000 w puli. Czyli taka fajna, dodatkowa zabawa. Wczorajszego wieczornego wypuszczenia, dzisiaj 3 były rano, czyli wróciły gdzieś po jakichś tam wojażach nocnych, wczorajszych. Czyli czemu się udało wrócić, czyli już się na pewno oblatały. Zaraz wymienimy im wodę, zlejemy brudną, wstawimy czystą, bo one się będą dzisiaj na pewno jeszcze trochę kąpać. Wiatr zaczyna się obracać, jest raz południowy. Jutro ma być bardzo słaby wiatr południowo-zachodni. Później na zachodni. Ale to ma być słaby wiatr, czyli te 570 km też nie powinno być dla tych starszych gołębi ulotowych jakimś strasznym
straszną próbą. Zresztą to nikt nie powiedział, że one mają latać tylko z wiatrem. Myślę, że te trzy loty, które były ostatnio, te trzy setki, które były pod wiatr, gołębie bardziej odczują niż tą jutrzejszą 570. Ale to się wszystko okaże. Gołębie zmieniły kabinę. Nie wiadomo, jak tam będą chodziły do picia. Czyli to zobaczymy wszystko jutro. Dobra, a ja kończę, wymienię im wodę. Karmę już przygotowałem. I będziemy je później wieczorem wołać. Spróbujemy zamknąć to wejście i drzwi. Zobaczymy, ile ich wejdzie przez anteny. Przygotowałem, to zaraz dolejemy candy i wymienimy im to. Do usłyszenia, dobry lot.